jechał bez nas. Jak jedzie, to się zatrzymywał. Daj, daj. To chociaż wodę nam został. Pustelnicy. Kontynuujemy zwiedzanie pustyni. W tym odcinku pokażemy Wam najlepsze miejsce na jej poznanie. Wadi Rum Desert Base Camp. Dobra zabawa gwarantowana. Zdobędziemy też najwyższy szczyt Jordanii i jeszcze lepiej poznamy beduńską kulturę. Jesteście na to gotowi? Zaczynamy! Zostajemy. No to taki będzie namiocik. Mam nadzieję, że nie zamarzniemy. Nie, będzie dobrze. Tu mamy nocleg. Nie wiem, czy dla dwóch, czy dla czterech. Zaraz się okaże. Słuchajcie, jest już ciemno. I bardziej oprowadzę Was i pokażę, jak ten kamp wygląda za dnia, ponieważ teraz robi się ciemna, ciemna noc, jak to na pustyni. Pojawiają się gwiazdy, potem Wam pokażę, jak tutaj taki odpowiedni tryb włączę. A śpimy dzisiaj w takich pokojach, jeszcze raz sobie tutaj Wam pokażę. Normalnie zwykłe łóżko małżeńskie, są czyste ręczniki, okienko. I chciałam Wam pokazać, że to jest wszystko wykonane z takiej koziej sierści. I jeżeli jest zimno, ta sierść się jakby zawiązuje. I robi się wtedy ciepło w tym namiocie. Po zameldowaniu przyszedł czas na odpoczynek, śpiew, ciekawe historie i oczywiście przepyszną kolację. Mieliśmy okazję zobaczyć, jak przyrządza się i serwuje tradycyjny zarb, czyli pieczone w taki oto sposób kawałki kurczaka, ziemniaków i warzyw. Idziemy na jedzonko teraz. Chyba jesteś przeszczęśliwy? Tak, masz przynajmniej. Tutaj, pokaż. Zaraz pokażę, tylko wejdę do namiotu. Po kolacji czas na chwilę rozrywki. Ha!
played with music. Okay. You go close. No, you come close like this, okay? Close, my friend. Kolejnym niesamowitym doświadczeniem było podziwianie rozkwieszczonego nieba. Cisza, spokój i delikatny dźwięk strzelającego ognia, który przygotował dla nas Mohamed, nazywany tutaj przez odwiedzających kamp Polaków Mieszkiem. I am black, okay? Okay. You, 1, 2, 3. Siedzimy sobie z panem przy ognisku. Graliśmy w beduińską grę. A teraz oglądamy filmiki. Oglądamy gwiazdę. To zaczynamy. Obiecałam wam, że pokażę, jak to trochę dzisiaj wygląda. A wygląda to mniej więcej tak. Śpimy sobie w takich namiotach. W nocy było bardzo zimno, prawda, Marcin? Przeżyłaś jakoś? Zobaczcie, mamy tutaj rozpiciel jak zawsze. No i dzisiaj będziemy się wspinać na najwyższy szczyt Jordanii przy granicy z Arabią Saudyjską. Tam mamy łazieneczkę, tu mamy taki hotel, w którym mamy serwowane jedzenie, w którym się tutaj relaksujemy, bawimy, rozmawiamy z panami, którzy tutaj ten kamp prowadzą. Mega, mega fajne przeżycie. No a teraz już zbieramy manatki i szykujemy się do trasy. Wielbłądzik przy drodze, ale akurat idziemy inną drogą. Chyba mamy jakiś drobny problem techniczny. Mamy zazwyczaj mamy takie szczęście. Zaraz zobaczymy chwilę prawdy, czy ruszymy, czy nie ruszymy. Face chyba da radę, wierzę w niego. Face jest dzielny. Albo koło pękło, albo nie może wrzucić biegu. Takie dwie opcje. Jest jeszcze trzecia, że nas wkręca. No w sumie. To ja może stąd odejdę, bo to nie jest zbyt bezpieczne. Bez nos. Jak jedzie, to się zatrzymywał. Chociaż wodę nam dostał. No i na wody! Sytuacja została opanowana. Jestem wczoraj, jesteśmy zwycięzcami. Dojechaliśmy na miejsce. Będziemy wchodzić na tą górę albo na górę za tą górą. Się wspinać teraz. Mamy do przejścia 5 km. Dobra.
góra, której nazwy bardzo ciężko mi jest wymówić, nie wymówię. Jest tutaj najwyższą górą w Jordanii i znajduje się na granicy z Arabią Saudyjską. Czyli jesteśmy na południowej granicy Jordanii. Będziemy teraz tak się wspinać. Szczyt leży około 30 km od wioski Wadi Rum, a wspinaczka i zejście zajmują około 3 godzin. Zostało nam jeszcze pół godziny drogi. Tu kawałek za tymi górami. Mamy Arabię Saudyjską. Hello. How is it? Good? Yes. Pan mówi, że pójdziemy sobie teraz tu prosto i potem w prawo. Tak. Za chwileczkę będziemy tam szczytować, jak to się pięknie mówi. A tam, za tymi górami, to jest gdzieś w odległości 5 km, może troszeczkę więcej, jest już Arabia Saudyjska. Ostatnie podejście. I chciałam powiedzieć, że ja swoje wejście na najwyższą górę Jordanii dedykuję Januszkowi, mojemu tacie, który jest cichym bohaterem każdej naszej podróży. Zawsze przywiezie, zawiezie na lotnisko, ogarnie, o której będziemy, dopytuje, jak się czujemy, więc naprawdę... Mua. Januszak, Januszak, pozdro 600 z Jordanii. Jakieś pozdrowienia dla Januszka? Pozdrawiamy! Mamy to. Pan coś chciał nam pokazać, jesteśmy. Ale nie wiem co. 1854 metry, jeśli się nie mylę. Tak? Mhm. Wow. Ale można jeszcze pana dopytać. Udało się wejść. Fajne widoczki. Fajne? Obejrzycie sobie potem na filmiku na Złotych Pustelnikach. A teraz kącik pozdrowień. Pozdrawiamy Elę, Kazia, Dorotkę, Marcina, Mateuszka, Natalkę, małą Basię, Martę, Macieja, Kubę, Tomka, Litkę, Oli, rodziców Elę i Tomka, i jego i rodzeństwo, i was wszystkich, co oglądacie. Kustoszki, kogo pozdrawiacie? Halinkę i Mirosława i Ewkę z Konina. Kogo jeszcze? Nasze psiuty. I wszystkich naszych znajomków zapraszamy do subskrybowania. Mówiłam, tatuś, dedykuję to wejście tobie.
nam tu bardziej zasięg z Arabii w ogóle niż z Jordanii. Zasięgu nie mamy w sumie od 2 dni. Zwijamy się i idziemy na dół na lunch. Tu się Face odgraża, że musimy iść, bo nie zdążymy i nie będziemy jedli. Możemy. Gąski siedzące na skałce. Słuchajcie, podejście tutaj nie jest jakieś trudne, wymagające. Jednak trzeba brać pod uwagę to, że jest stromo. Trzeba mieć wygodne obuwie. I przede wszystkim daje mocno słońce, więc weźcie ze sobą wodę. Jesteśmy na dole, prawie że przy samochodzie. Byliśmy na górze, która jest za tą górą. Czy zapalony jest ten samochód? Nie. Teraz. Zakopcił? Dowód tego, że wielbłądy to nie tylko zwierzątka, które wożą pupę turystom, ale to wolno żyjące zwierzątka tutaj na Wadi Rum. Zobaczcie. W tamtym kierunku mamy piękny czerwony piasek. I to naprawdę wygląda jak na Marsie. A teraz czekamy za lunchem. Żeby nie było, że zawsze jest tak pięknie i kolorowo, takie chwile w podróży też są potrzebne. Brygada, na jedzeni? Na jedzeni. O pici słodką herbatę. Biegnij, biegnij! Run, Forest, run! Go, 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 go! Widzicie? To moja pomoc. Ty goniłeś to auto! Nie, ja wykorzystaj tę moc! Wykorzystaj ten dar! Po wyprawie przyszedł czas na herbatkę. Drodzy widzowie, pada deszcz na pustyni. Proszę. Moje pewno, dziękuję. Ale jest mała. Ale czad. No i właśnie mamy własną imprezę. Ale gdzie tam? Ale daję radę. Przeszła na Marcina. Chypia, nic nie widzi, bo oczy popaliło. No, ale gorączki nie. Teraz parę słów o kampie. W prowadzeniu pomagają pani Ania i pan Tomasz z Polski. I to z nimi będziecie mieli pierwszy kontakt przy rezerwacji noclegu czy wycieczek. Chętnie pomogą i doradzą. Sercem tego miejsca jest jednak Hilal, który rozbawi, oczaruje opowieściami i sprawi, że tego miejsca nie zapomnicie na długo.
razem z całą rodziną i przyjaciółmi robią wiele, żebyście poczuli się tutaj jak w domu. My, jak zresztą widać, czuliśmy się tutaj świetnie. I szczerze polecamy. Druga cisza w życiu, już kolejnej nie będzie. Tak ostatni też mówiłaś. A za tydzień do was przyjedziemy, a tam cisza. Nasze ostatnie chwile na pustyni Wadi Rum. A tak wygląda to po deszczu. Tak, tak, dobrze słyszycie. Złotych pustelników nawet deszcz spotkał na pustyni, co się bardzo rzadko zdarza. To się w ogóle nie zdarza. Więc macie potwierdzenie do tego, że tam, gdzie my, tam deszcz. Pika buty po wojażach na pustyni. Piasek ze środka, wszystko. Uwaga. Tym autkiem będziemy jechać już do wioski Wadi Rum. Też Michał przyniósł nasze bagaże. Cicho, spokojnie. Ciepło. I pięknie ptaszki śpiewają. Chłopaki organizują te bagaże, gdzie położyć. No to ruszamy. Cała brygada RR. Jedziemy pływać, albo udawać, że pływamy. Tak, więc zapraszamy w sumie na kolejny odcinek. W sumie super, że byliśmy w tych dniach, bo dzisiaj już pogoda nie jest taka fajna. Są chmury, więc naprawdę nam się udało. Nam się poszczęściło jak nikomu. To po prostu było zaplanowane. Pada deszcz. Dwa lata nie padało. To doświadczyło. Ale właśnie my mówimy z Marcinem, że zawsze gdziekolwiek jedziemy, pada deszcz, więc nawet na Wadi Rum ten deszcz ze sobą przynieśliśmy. Dziękujemy, że byliście z nami. I chyba zgodzicie się, że pustelnicy i pustynia to magiczne połączenie. Do zobaczenia. Możecie kogoś pozdrowić. Ja pozdrawiam moich znajomych, pozdrawiam rodzinę. O, i subskrybujcie Złotej Pustyni. I klikajcie, dawajcie lajki, zostawiajcie sobie. Powiedziane. Swoi ludzie. To się wytnie. Tak, ogram cię. Oj nie, i teraz środkiem poleci w dół i koniec. Ale nie, bo tam jest biały. A, biały. A to musi w jednej linii chyba być. Tak bym przyczelała na chłopski rozum beduiński. So there is somebody vegetarians? Yes. Okay. And you? No. And you? No. And you? No. Okay. A czemu facetów nie pyta? Kom. Chłopacy właśnie pchali auto, kurde, nie nagrałam tego. Bombel, jak się pchało? Widzisz co? Tak, jest, jestem zwycięzcą. Weźmi. Brygada. Strzelecka krowada. Papsa. Chyba Verstappen mu się załączył. W sumie to... Bliżej mamy teraz do Arabii niż do koła. A nie da się ukryć. Naprawdę? A wiecie co jest w kole? Szprychy. Mamusia pozdrów, a nie tylko Januszka. Mamusia to ze mną maraton pobiegnie, to ją pozdrowię. My pozdrawiamy jeszcze teściową. Mamuśka. Tak. To twoja teściowa, więc się odezwij. Mamy teściową na niego. Bo ci chyba teściową pozdrawia. Ale on ma swoją. O, wiem. Ale ja mam swoją, teściowa, żałuj. Dobrze. Zajrzę ci w gardełko, odkryj mnie. Bo ta jest lepsza jakaś. Mobel, co powie teściowa? Nie wiem, chyba się załamie.
Ja coś źle robię, bo jak kaszlę. Nie